Cześć wszystkim, witam was na kanale PC Master. W tym filmie pokażę, jak zapasam CMD. Taki oto sposób, jak to będę pokazywał. Odszyfrować sobie wasze hasło do Wi-Fi. Wchodzimy sobie w wiersz polecenia w systemie Windows, tak jak tutaj klikam. Nam się odpali już okienko wiersza poleceń. Tutaj musimy wpisać następującą komendę, jaka wam się teraz wyświetla na ekranie. Jest to komenda umożliwiająca właśnie wyświetlenie tego hasła, które zapomnieliście, do waszej sieci Wi-Fi. Wpisujemy tą komendę, tutaj w name wpisujemy nazwę waszej sieci, tak jak wasza sieć się nazywa, do której jesteście połączeni, ale nie pamiętacie hasła. Wy wpiszecie tutaj nazwę waszej sieci, to po tym cudzysłowiu, który tam się znajduje, musicie wpisać pay równa się clear. I teraz klikacie enter. I po kliknięciu enter powinna wam się wyświetlić taka oto lista. I w tej liście znajdujemy zakładkę Security Settings i macie tutaj coś takiego jak Key Content i macie tutaj napisane hasło do waszej sieci Wi-Fi.